kupiłem sobie na eBayu niemieckim plecionkę przyponową 1,6 150 kg, no i kupiłem 1,2 nie, żeby sprawdzić, czy nie za gruba, 128 kg. Kupiłem to w jakimś sklepie Lorizo Angel Zertrum GBR, bla bla bla, z Neuwied Raublish. Zapłaciłem za wszystko 25,85 euro i wczoraj przyszły w paczuszce elegancko DHL-em przyszła. Mamy tutaj. Bardzo dla mnie ważne, żeby było, żeby miała 1,6 mm. Dlatego, że jeżeli łowimy z ręki na vertical i zacinamy często dwoma rękami, jak jest duży sum, a kotwica dostanie się tak, kotwica dobrze się zapnie w pysku, to przy samym zacinaniu nie chodzi nawet o kilogramy, a o wagę, a o grubość, ta plecionka potrafi po prostu strzelić. Już mi się to zdarzało przy mocnym zacięciu. Tylko, że jak tylko otworzyłem tą 0,6 mm, to widać gołym okiem, że koło 0,6 mm to nie stało. Używam unikata już bardzo długo, 9 lat bodajże. Mam bardzo dobre plecionki przyponowe, super linę XL, świetna, tylko nie mogę jej niestety dostać, więc kupiłem taką. I teraz robimy test, czy ona naprawdę ma 1,6 mm, bo zależało mi na grubości. Przytrzymaj, Kasia. Weźmiemy miarkę, wyłączymy, włączymy, włączamy. Zerujemy, 0, poczekaj, jest 0 i teraz bierzemy na 1,6 mm, spróbujemy. Oj, a dobra, 1,61. Jak bierzemy to, to widać gołym okiem, że to ma dużo mniej niż 1,6 mm. Ta plecionka ma co najwyżej milimetr, jak sprawdzamy, lata sobie elegancko. O właśnie tak, to jest 1,6 mm. Jeszcze dodam, że unikata miałem bardzo dobre te plecionki przyponowe. I nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka unikata w nawijaniu. Bo to, że robię coś z Mikado, nie znaczy, że przestałem używać innych firm. Co dobre, używam też z innych firm. I brawo, mamy tu 1,6 mm, gdzie to lata sobie jak chce. Możemy sobie tak latać. Teraz weźmiemy 1,2 mm, bo druga tak samo. Weźmiemy. Chwileczkę, musimy wziąć 1,2 mm. O, jest 1,20. Mamy, to jest 1,2 mm, jak widać. Tak, 1,2. To samo lata sobie jak chce. Tu nie ma nic wspólnego z 1,2 mm. To zresztą widać. O, ta plecionka ma co najwyżej 0,80. A dla mnie jednak to jest ważne. O, o, voilà. Teraz weźmiemy 1,6 mm i sprawdzimy na 1,2. Nadal lata sobie jak chce. Proszę, tu widać różnicę. Ona jest kwadratowa trochę, można powiedzieć, więc można by na płasko wziąć, ale to nawet koło 1,2 mm. Jak mierzymy naprawdę, ile ma, nie ściskając jej, to ma koło milimetra ma. Ta akurat. O, ta ma koło milimetra. Tak można przyjąć, że ta będzie miała koło milimetra. Można by jeszcze, nawet dalej lata. To jest właśnie plecionka 1,6 i zastanawiam się właśnie, czy to błąd unikata, czy to po prostu sprzedawca jakoś nawija to wszystko. Będę robił reklamację. Ciekawe, ile mi będzie razem to kosztować kupienie dwóch plecionek przyponowych. Czyli fajna niespodzianka. Razem jeszcze trzeba wysłać, pewnie jest 7 euro, dajmy na to. Powiedzmy, że będzie to 33 euro za dwie plecionki po 10 metrów zapłacę. Jeżeli będę musiał to wysłać i mi odeślę to. Okej, no to tak.